No siema wszystkim, z tej strony Kalo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Tak, i oczywiście dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę, dzisiaj niestety jestem sam. Ale przed tym chciałbym tutaj wstawić komentarz użytkownika takiego, który powiedział, że jakby co weźmie i wspomni o mnie na swoim kanale. On zajmuje się streamami, gra w Bedwarsy itp. Więc wszystkich zainteresowanych jakimś innym contentem niż zwykły survival Minecraft zapraszam serdecznie do niego. A my dzisiaj co? Już przygotowałem tak naprawdę ekwipunek. Mamy wystarczającą ilość bruku, mamy pół płytki. O, jeszcze sztabki odłożę do skrzynki, żeby to w sumie nam nie znikło. Bo Aga mnie zabije. No dzisiaj niestety Aga nie mogła być, miała wyjazd. I no po prostu sam poprowadzę ten odcinek. No a co? Tak jakby mówić wam, czym dzisiaj będziemy się zajmować. A dzisiaj idziemy wydobywać tytanium z... Jak to się nazywało? Boże. Już wam powiem. I... Nie, Ultimate. Ultimate jest, tak. Dzisiaj będziemy wydobywać tytanium i uranium. Czyli będziemy po prostu starać się tutaj zrobić z tego mob spawnera expiarkę. Aby zdobyć naprawdę zajebisty chainy i ogólnie zajebiste bronie, nie? Więc... O, oni się sami żrą, zajebiście. A, i tu są osy. Mają tam jakiś spawner czy coś? Kurwa, trochę chujowo, jak oni mają tu spawner. To mnie napierdala. Dobra. Mam nadzieję, że oni tam spawnera żadnego nie mają. Dobra. A my się zajmijmy tym, czym mieliśmy się zająć. A, jeszcze chujowo poleciałem. Dobra. Tak musimy te ściany na trzy zrobić wszystko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nadzieję, że nam to jakoś w miarę wyjdzie. No chodź tu, chodź. Musimy niestety też zabić te spawnery tych szczurów, bo jak widzicie, one nam zabijają skorpionów. Okej, tu. Mam nadzieję, że te pszczoły nie będą nam tak lecieć. No, staram się zrobić oczywiście ściany tutaj po trzy. Bo aktualnie po prostu one nawet przechodzą przez ścianę, a my będziemy właśnie robić taki ingot, jak teraz wyleciał. Dobra, tu, tu. Kurwa, nie mogę pominąć ani jednego. Musimy zrobić to na trzy. Raz, dwa, trzy. Gdzie zaraz te osy wszystkie wylecą, co? One tutaj chyba nie mają tego spawnera, co? Części mnie już chyba nie widzą, więc w miarę spokojnie. Mam nadzieję, że nam się to uda. No dzisiejszy odcinek będzie może krótki, bo chcę zrobić tylko ten spawner. No i tyle, no. Zobaczymy, jak nam to w miarę szybko pójdzie, bo nie oszukujmy się, jak nas cały czas te mobki mają bić, no to raczej tutaj zbyt dobrze się to nie zapowiada. Oni się spełnią w takich ilościach, że może nam się uda już wcześniej nazbierać, ale wiecie co? Cofnę się jeszcze po jedzenie, bo nie wziąłem żadnego sobie jedzenia. Narzędzie do gotowania, tu jest żarełko, co? Coś, czego jest dużo. Ej, stary, mówią mi, tu jest jakieś kwiaty, zbroje, drewno i odpady od zwierzęce, czyli tu jest w sumie. Ej, no odblokuj się, tu jest w sumie żarcie. Tu i tu. I w sumie te kurczaczki są spoko i jeszcze to mięso weźmiemy. W ekwipunku ten plecak tutaj wywaliłem, bo jest nam na razie niepotrzebny. Dobra, ja wracam tam już, żeby to ponownie się zajmować tą ekspiarką. Ekspiarka jest. Pszczołki, pszczółki. Nie, już się przestraszyłem, że oni tutaj gdzieś mogą mieć tego. Twój spawner. A widzę, że szczur ten jak zwykle się czepia. Mała. Dobra, wziąłem też dość sporo tego całego cobblestone'a. Mam nadzieję, że nam wystarczy, bo wziąłem chyba z 8 staków. No i zobaczymy, jak to będzie, nie? Lecimy na razie tak. Przecież tam już naprawdę jest taka zabawa w środku.
Raz, dwa, trzy. Kurwa, jak się wystraszyłem. Chodź tu. No. Dobra, nawet nie umiem pływać, więc. Nieważne. No widzicie, one nawet wypadają ze ścian, dlatego muszę zrobić aż potrójną ścianę z tego. Już trochę się dorobiliśmy ogólnie, jak widzicie. Już mamy miejsce na dom wybrane. Zwiedziliśmy okolice na live'ie. Tak, ja już mniej więcej wymierzyłem działka, jak to będzie wyglądać. I tak naprawdę zajmie się. O Jezus, tu jest piasek, a ja mam siekierę na szczęście. O, tam jest jakiś domek w ogóle. Dobra, to nie jest ważne. Lepiej to by się z kimś budowało. No niestety, dzisiaj muszę sam to zrobić. Tak. Mam nadzieję, że zmieszczę się w czasie pół godziny. A jak nie, no to zrobię trochę dłuższy odcinek. No, to jest bardzo ważna rzecz, żeby po tym mieć po prostu łatwiej. Akurat na tej paczce modów. Oczywiście gramy na paczce modów. Magikowy pak. O Jezus, gdzie to jest? Tu chodź. O, już idzie noc. Aha, tu się średnio położę, szczerze. Dobra. O, tak. Tak widzę, że spawner będziemy musieli robić na wodzie. A tu już te zrobiłem na trzy. No, tu jest dużo zabawy z tym, ale musimy zrobić takiego klocucha, bo oni i tak przez to przechodzą. Sami zresztą widzieliście, jak tutaj przez ścianę wylatywali. Dobra, tu to pewnie nawet nie mam co marzyć, aby się położyć. Więc stepnijmy się jeszcze na chwilę na chatę. Dobra, jesteśmy z powrotem. O, widzę, że. Dobrze, niech oni się tam leją. Zobaczcie, jak oni. Aha, to są jeszcze rybiki. Tak, zapomniałem. My tak później wejdziemy jeszcze i po prostu musimy wsiąść i usunąć ten cały spawner, jaki tam został, nie? Mówię, tam są trzy rodzaje mobków i wszystkie trzy się żrą. My musimy zostawić tylko skorpiony. Mógłbym szybciej zdobyć te uranium i tytanium, no ale bym musiał najpierw zrobić jakiś fajny set. Bo bardzo dużo tego dropi z tych całych mantisów, z tych takich wielkich komarów, nie? Tylko że, kurde, no, chciałbym wam pokazać coś, bo może też graliście, albo chcecie zagrać na tej paczce modów. Oczywiście, paczka modów jest u Kenara dostępna. Na jego oficjalnej stronie, gdzie oczywiście wszystko będzie w opisie. Jak chcecie zagrać, to ewentualnie męczcie bułę Kenarowi, albo po prostu ja napiszę do niego w późniejszym terminie i się spytam, czy wyraża zgodę na to, abym udostępnił tą paczkę, nie? Bo że ja. Mój problem polega na tym, że mam paczkę typowo robioną pod serwer i raczej na kliencie single tą paczkę może wam wywalać Minecrafta, nie? Więc właśnie z tej racji nie chciałbym wam obiecać, że zrzucę wam paczkę i wszystko wam z tej paczki będzie śmigać, bo tak naprawdę nie wiem, czy tak będzie. Dobra, my już robimy trzecią stronę. Dość wolno nam to idzie, ale dobrze, że to w ogóle jakoś idzie. Myślałem, że będzie o wiele gorzej z robieniem tych spawnerów, jak oni się tak często spawnią. Też nie jestem jakimś bogiem budowania i powiem wam szczerze, że po raz pierwszy robię ten spawner. Więc mam nadzieję, że nic nie schrzanie. Jest pełno wody, widzę, ale mam nadzieję, że jak wezmę i zrobię te ściany, to ta woda pod spodem zacznie powoli znikać, nie? Tu, no. Chodź tu. Okej. Okay. No widzicie, oni się sami biją przez to. To tak tam w środku zapimpala. Dobra, to zresztą może być i tak to będzie. To musiało być. Jak kurwa, fajne zdanie, Olek, ułożyłeś, nie? No shit, Olek. Fucking bitches.
Dobra. O taką jakby dolną, wydaje mi się, że najgorszą część tego wszystkiego już mamy praktycznie za sobą. Zaraz tutaj jeszcze te ścianki porobimy. Mówię, no ogólnie na odcinku planowałem zrobić coś innego, ale niestety na zbieranie materiałów i przez brak czasu nie udało mi się to zrobić na live, bo miałem na live to robić. Ale zabrakło mi materiałów do budowania, musiałem nakopać i tyle. Mieliśmy dzisiaj ogólnie zagon iść i ten dungeon spod tego zwiedzić. Nie wiem, czy widzieliście na live, był taki zamek duży. I właśnie to było dzisiaj naszym celem, no ale tak chciałem w pierwszej kolejności nadrobić tej broni. Nadrobić tych całych uranium, tytanium. Widzicie tutaj, o, drugi. No, więc jak to zrobimy, to naprawdę będziemy mieli taki secik, że potem już zwiedzanie czy tam świata mrówek, czy innych takich dolin, to to będzie przyjemnością, nie? A teraz tutaj zaczynamy od najgorszej strony, bo tu może się teraz ich najwięcej spawnić. Bo zaczną po prostu wychodzić. W ogóle nie wiem, czemu akurat skorpiony mają słyszycie ścieżkę jakby dźwiękową żab. Nie wiem, nie wiem. Dobra, skorpion, chodź tu. No, już uciekasz. No chodź. Szkoda mi czasu na ciebie. No. Tak. Mała. Okej, mamy to. Wysrat. Dobra. Tak, żeby nas nie denerwowały zbytnio. Gorzej będzie tu. Ja już w ogóle tą o stronę ich zamknę tutaj, żeby nam już nas nie denerwowali. No potem i tak tam będziemy musieli się naprawdę dostać. Nie, oni i tak będą przez to przechodzić. Tak. O, widzicie, że tu już. Dobra, zróbmy już tą górną część, jak już jesteśmy u góry. Co mnie kurwa tu bije? Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Tu żadnych na razie w okolicy nie ma, bo już widziałem, że tam się kręcił coś. Pszczół, osa, nie wiem jak to nazwać. Sami tam to nazwijcie. Dla mnie to była osa. Jo. Dobra. Później będziemy się musieli aż skopać chyba 3 albo 4 w dół, z tego co pamiętam. Chyba 3. No nie gadaj, tak szybko mi się skończył kobel. Dobra, cofamy się. Myślałem, że mi starczy, jak wezmę 8 staków kobla. O. Latają sobie szczuraki. No. My będziemy właśnie takie coś zbierać i takie coś zbierać z nich, nie? Jak będziemy na nich expić. Ja już jestem przygotowany, że tu, co tam w środku się dzieje, to jest naprawdę gruba sprawa. Ogólnie, jak wam się podoba Minecraft? Co seria Minecrafta może być? Mówię, widziałem tą serię już kilkukrotnie na kanale Magdy, potem u chłopaków z Modni Bohaterowie, oni chyba tak nazwali tą serię. I no osobiście ja wiedziałem, że jeżeli chcę zrobić jakąś serię związaną z Minecrafta, no to na pewno to będzie seria właśnie na tych modach, nie? Bo nie chciałem grać na zwykłym Minecrafcie, mimo że teraz faktycznie są dodane te jaskinie, chociaż też nie wiem jak to wygląda tak do końca. Osa, proszę wypierdalać, ja nie chcę z tobą walczyć. Okej. Tu chyba jak zrobię na 3, to też wystarczy. Ja nie wiem, czy nie przesadziłem trochę, szczerze, z tego co widzę. Też nie, no, powinno być po 3, więc. Tak jak to teraz jest, jest chyba okej. Dobra. O, chyba w końcu odleciało. A jak nie, to niech z Imbala.
Raz, dwa, trzy. Tak, zaraz będziemy się cofać na chatę. Dobra, tepamy się do siebie. Odleciałaś? No i pszczoła chyba już odleciała. Dobra, my dalej kopiemy. I też taki odcinek bez emocji, ale mówię, zobaczycie jakie będą zalety po tym jak zrobimy tą ekspiarkę, nie? Gdyby jest taki łuszek, który Maga się na pewno zakochał, ona powiedziała, że chce strzelać z łuku, to tego łuku będzie strzelać, a nie wiem, czy sam nie będę częściej strzelał, niż walczył bronią. Ale najpierw trzeba wystarczającą ilość materiałów na to nazbierać, nie? Jak już pójdziemy w ogóle w... to się nazywa... w chain, jakby... w chain, Boże. No w zbrojkę pójdziemy z tego właśnie, z tych właśnie materiałów. No to już naprawdę nie będziemy się musieli niczego obawiać, przynajmniej na tym świecie. Bo nie mówię tam o świecie, już nie pamiętam, czy to był świat motyli? Oj, osoby, które oglądały serię u Magdy pewnie wiedzą, o co mi chodzi. Coś tam lata, co? Małego chyba. No ja od razu bym zauważył, bo coś było nie tak. Tak. Ogólnie chciałem, żeby ten Minecraft był na shaderach, więc na najbliższych live'ach z Minecrafta postaram się powoli brać i testować te shadery, nie? No bo wiem, że jest taki problem, na przykład jak nawet oglądam czasami jakieś tam stare serie Ushio z Minecrafta, na przykład typowo, wiecie, pod barierę, nie? To widać, jak na przykład tak zaczyna się strasznie ekran brać i trząść. Jakby, nie wiem, albo OBS nie wyrabiał, albo po prostu gra coś miała w sobie, jak się nagrywa. Mnie sąsiad kurwa wierci, nie wiem czy to słychać na nagraniu, mam nadzieję, że nie. Już się tak ściekają od 2 tygodni. No. No nie gadaj, już myślałem, że mi nie starczyło. Ostatni stack? Mam nadzieję, że wystarczy, no bo już chyba wszystko zebraliśmy. Tam coś zostawiliśmy w skrzynce, nie pamiętam nawet. Dobra. Ja też co prawda dopiero wstałem, więc mogę mieć trochę taki jeszcze głos zamulony. Ale mówię, nie no, obiecałem, że będę w miarę tego, jak to się nazywa. Nieodpowiedzialny, kurwa, bo odpowiedzialny nie jestem. Jeszcze mi słowa brakuje. Chodzi mi, że będę w miarę systematyczny, tak? Dlatego mówię, seria jest. Będzie mi się w to bawić, dobra. Najgorsze zrobiłem. Teraz tak. Gdzie jest mniej więcej środek tego wszystkiego? Raz, dwa, trzy, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dobrze liczę, 9, ok, czyli na piątce jest środek, teraz 2, 3, 4, 5, dobra, musimy się zacząć skopywać w dół, uranium, mało mamy tego, tak żeby już coś pomyśleć, ja nie mam siekiery, a nie czyli tego łopaty, jest łopata. Ale kamienna, to i tak się będziemy musieli wracać. Z tego co pamiętam było na 4 kopane. Raz, dwa, trzy, cztery. I... no za chuja nam nie wystarczy. Musimy tutaj zrobić tak jakby odpływ tej wody, żeby ta woda nam się tutaj nie brała i nie lała. Tu też zresztą.
Mówię, ja to robię pierwszy raz. Ja mam nadzieję, że nic nie zepsuję. Dobra. O, żelazo. Okej, okay, no chyba ta wysokość wystarczy, co? Czy jeszcze jedno zejść? Trzy? Nie no, trzy powinno być okej, okay, dobra. Nie mam nie ma nawet pochodni, fucking bitches. No widzicie, tak się właśnie przygotowałem na odcinek. Chyba poczekam, aż mi zaraz na łeb będą zlatywać, bo tak zająć życie będzie. Boże, andezy, to już czasami nie wiem, czy to jest z Minecrafta, czy to nie jest z Minecrafta tak naprawdę rzecz. A wszystko nad głową nam tam śmiga. Okej. Okay. To jest mój chyba już cobblestone, który kopałem. I to powinno być chyba na 8, prawda? Woda się rozlewa na 8, zobaczmy. Dokąd się rozlewa woda? Dotąd. I trochę szybciej będę musiał tą wodę wylać. To jedno znaczy wykopać, to tutaj i tak będziemy musieli to wykopać. Ale jakbyśmy na przykład puścili wodę... Stąd 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To to tutaj się zatrzymuje. Raz, 2, 3. Czyli 3 odtąd to by było. Raz, 2. Kurwa, przetestujemy, nie będziemy tak próbować. Dodajmy, że stąd puszczam wodę. Jak to będzie woda płynąć? Do końca już tam dopłynie? Tak jak chcę? Tu? No, by było nawet dobrze, jakby tak było. Dobra. Ewentualnie weźmiemy jeszcze, skrócimy to o jedno. Okej. Okay. Raz. Bo też nie chcę tak do końca, no bo ściana to wiadomo, to jest taka ściana jakby, która blokuje. Tu one będą zlatywać. Tu też by one zlatywały. I dopiero tutaj by one spływały wodą. Tylko że... No by tutaj spływały wodą. A spawner ich jest chyba dwie kratki od tego. Dobra, zrobimy to na taką po prostu mniej więcej odległość. Tu będziemy wylewać wodę. Dobra. Żeby nie zamulać. To tu jest pierwszy kobel. My ten kobel już jest tutaj niepotrzebny. Możemy teraz zacząć kopać w tą stronę. Ile musimy kopać? Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, cztery. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jeden, cztery. Okej, okay, czyli tu będzie poblałkę, powiedz. Dobra, już półpłytkami się będziemy ratować. Dobra, tu też musi być tak. Tak, tak, tak. Dobra. Już noc? Znowu? Kurwa, jak to szybko tu leci w Minecrafcie. Dobra. To dalej, dobra. No to co, no to znowu kolejna przerwa i widzimy się, jak już nastanie dzień. No dobra. Idziemy bawić się dalej z tym kopaniem tutaj. Okolica jest w miarę bezpieczna. Nie wiem, czy mogę powiedzieć w miarę bezpieczna, wiedząc, że coś takiego lata pod ziemią. 3, 4. No w sensie chodzi mi, że te mobki mogą się zespełnić na dole, nie?
Dobra, cztery miało być. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, tu jest raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze aż tak źle z moją matematyką nie jest. No nie, czemu ja o tym nie pomyślałem? Dobra, kolejne cięcie. Ale tak będę potrzebował jeszcze tu jednej ściany. Dobra. W ogóle muszę dodać jakąś muzyczkę w tle do Minecrafta. Muszę zobaczyć, jak dokładnie ten utwór się nazywa, co Madzia ma u siebie na przykład pod serią, bo fajny jest taki Madzik, to turu tu turu tu tu turu tu tu turu tu tu. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Już powoli zaczynamy się dokopywać, zaraz pewnie mobki będą się z tego spawnić. Jeszcze mógłbym się zająć skopaniem tych całych szczurów itp. Ale myślę, że to już zrobimy później. Zastanawiam się, czy zaraz one tutaj nie zaczną przez to przechodzić. Dobra, to skopmy. Pany, będzie klasa, zobaczycie. Możliwe, że zrobiłem to trochę za wysokie. Ale niekoniecznie. Oglądałem ten filmik mniej więcej właśnie u modnych bohaterów, bo tam Madzia gościnnie nawet występowała i robiła im ten spawner. Tam słychać, jak się leją pomiędzy sobą. Dobra, no to mogę trochę wyżej już zostawić. O, to nawet zaczyna wyglądać. Zobaczymy, czy to będzie praktyczne na tyle, ile chcę. Jeszcze jeden. Nie, tam to mogę sobie zakopać. Dobra, teraz tak. Żeby to miało ręce i nogi. Chyba to teraz bym musiał wziąć, już nie mam miejsca nawet. Tak. Przetestujmy, jak wodę wyleje. Tak, i wyleje na przykład wodę. A jak ona się odległość wylewa? Jeszcze jeden poziom musimy skopać.
Jeszcze ten skopiemy. Okej. Okay. Teraz jakbym rozlał wodę. Czekajcie, sobie tu podstawię materiały pomocnicze. Okej. Okay. Wtedy oni nie przejdą, prawda? Nie powinni przynajmniej przejść. A jak coś to się poprawi, to akurat nie jest jakoś mocno znaczące. Tak. Tak. Ej, teraz najgorsze, co może być. Skopywanie tego wszystkiego. Tak. Teraz będziemy tu mieli jazdę jeszcze tego, by to skopać. Dobra, tak. Tu na razie sobie zrobimy przejście. W razie ucieczki. A ja i tak chyba muszę o jeden poziom jeszcze jeden. Muszę zejść jeszcze o jeden poziom, żeby ich bić w ogóle. Tak, tu będę musiał o jeden poziom zejść. Muszę kopać jeszcze bardziej, bo wtedy będę ich tylko tak mieczem ciachał, tak? Z tego co pamiętam. No i tak na dość daleko biją. Tak, tak, tak. Dobra. Ej, zaczynamy jazdę. Otwieram pierwszy. Aha, tu jest to. I dobra, czyli to nie tu miałem skopać, ale tu. No, chodźcie. Chociaż nie, czekajcie. Szybko, szybko, dopóki jeszcze aż tak nie wyłażą. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A ile ja mam wiader? Sześć chyba, co? Tak. Okej, tak. Nie, nie będziemy zbijać tych spawnerów. My po prostu weźmiemy i... Skopiemy to, a potem w miarę możliwości uciekniemy. Tak, 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 tak. Okej, okay, to jest mi w sumie niepotrzebne. To jest wersja taka AK moja. Mogę zrobić nieskończone źródełko wody, też nie pomyślałem o tym. Też w sumie tu mamy wodę, więc... Raz, dwa, trzy, cztery. W sumie dużo nam tego już nie potrzeba. A my zaraz będziemy z nimi tutaj walczyć i ginąć. Tych skrzynek środka nie zbierałem. Może w późniejszym terminie jakoś od góry podskoczę i po prostu z góry to wydobędę. Jebałem tu. Tu? Okej, okay. Wszystko powinno być teraz okej. Okay. Dobra, możemy zacząć to skopywać. No właśnie. To będzie ładnie ekspić tam ogólnie, nie? Kurwa, co mnie bije? Bo mnie tak leje. Ha, bo to spływa ta woda jednak. A no ta, spływa, bo tutaj nie zamknąłem. Dobra, i tak się cofamy. Szybko, żeby nie zginąć w domu. O, już lecą. O.
Dobra. Walić to. Bierzemy andezyt. I tutaj zakopujemy. Okej. Okay. Ała, ała, ała. Okej, okay, no i oni będą tutaj spływać, a my sobie tak staniemy z boku. I będziemy ich lać, nie? Nawet w miarę jest tego. W miarę jest ogarnięta ta ekspiarka. A po prostu. O Jezu, to jest dziura. Aj no, nie! Dobra, chodź tu, Rybiku. No dobra, ekspiarkę mamy zrobioną. Troszkę chyba przesadziłem z tą ekspiarką, wymiarami, ale ona ma być praktyczna, nie? Więc musimy trochę teraz brać i naruchać, że tak się wyrażę, tego. Naruchać tych całych skorpionów, nie? Dobra. No to co, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się w miarę podobał. Już na live'ie. Na live'ie myślę, że zacznę brać i kopać. W sensie wydobywać już ten uranium mod, bo to w wolnym czasie wyczyszczę. No i co? Trzymajcie się i cześć. A, zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz i tyle w sumie. Nała!